Siedź. Siedź. No, siedź. No i taka normalniejsza ryba. Witam serdecznie na kanale Primanki. Słuchajcie, dzisiaj znowu nad rzeczką. No w końcu sezon rzeczny się zaczął. Wczoraj byliśmy na innej rzece. Dzisiaj Mateusz miał pierwszeństwo do typowania. Ja wybrałem odcinek na 1 stycznia, a Mateusz wybrał na dzisiaj. Tak naprawdę jesteśmy w trójkę, bo jeszcze jest Michał. Wędkarska zajawka, pewnie kojarzycie. On poszedł w górę rzeki tutaj na odcinku, ja idę w dół, a Mateusz jest jeszcze troszeczkę niżej. Drugi dzień trociowych zmagań. No dzisiaj jesteśmy na odcinku takim bardziej pstrągowym. Zresztą zobaczcie sobie, jak rzeczka wygląda. Taka bardziej pstrągowa rzeka. No ale idzie się łowić jakiś pstrążek, coś i może być oczywiście niespodzianka w postaci troci. Tutaj raczej, jeżeli już, to będą trocie potarłowe. No ale o srebrniakach z 1 stycznia nie słyszałem w ogóle tutaj u nas na rzekach. Jeżeli już się trafiły, to potarłowce. No i tak naprawdę szaleństwa jakiegoś nie było. My, tak jak widzieliście, 1 stycznia mieliśmy jakieś brania, coś, nic nie zacięte, żadna troć nie wyjęta. No liczę na to, że dzisiaj to się zmieni. Łowimy cały dzień, od rana do samego praktycznie wieczora, także szanse zwiększamy, szanse są duże. Dlatego idziemy, próbujemy, a jak będzie, zobaczcie sami. No i dobra, kolejny dzień sezonu. Dzisiaj Mateusz wytypował miejscówki, on co prawda jest niżej trochę, ale mnie Michała tutaj wyrzucił. Pierwszy rzut. O, pierwszy rzut i na gałęzi. A dzisiaj jestem na takiej bardziej pstrągowej wodzie. Tutaj bardziej trzeba łowić po pstrągowemu. Mała rzeczka. No jak trafi się pstrąg, to fajnie, a na troć szansa też oczywiście jest. Woda jest fajna, bo jest czysta, ale podniesiona. Wczoraj jak byliśmy, to była mocno brudna woda i aktywność ryb była tylko wtedy, jak wyszło słoneczko, widnie się zrobiło, 40 minut aktywności i później znowu chmury i koniec. A tutaj widzę, że szansa jest, bo jest woda bardzo fajna, idealna woda jest. No i tak widzicie, same zwałki. Same zwałki. Także piękna sprawa. Ryba może stać tak naprawdę wszędzie. No ale trzeba uważać, bo można narwać się oczywiście. Na razie bez brania, ale próbuję agresywnie, na różowego. Być może będzie trzeba zmienić kolory na jakieś bardziej stonowane. No ale póki co na agresję, póki ciemno tak jest. Siedź, ale co to? Strążek jakiś. Okaż się. Nieduży ten czaczek. No to pierwsza ryba zaliczona. Ale widać, różowy kolorek zadziałał na agresję. No to łowię na razie na różowego. Pierwsza przeprawa przez rowek. Halo? O, widzisz, elegancko. No, gratulacje. No, przed chwilą dzwonił Mateusz, wywalił jedną, 61 cm, ciemną rybę, ale mówi grubiutka. Ryba ciemna, tarłowa, samiec, mówi jeszcze z mleczem. Zresztą zobaczcie sami. Siemanko. Rybka 61 cm, samiec. I sezon rozpoczęty. Elegancko. Ładny samiec się trafił. 61 cm. Ładna rybka.
oczywiście wypuścimy. Rybka chwilę odpoczęła w podbieraku. Oczywiście wypuścimy. No pięknie, Mateusz otworzył sezon, teraz ja z Michałem musimy się postarać. Może jeszcze coś się wydarzy. Piękna sprawa, już się będzie inaczej łowiło całkiem. Fakt, że on jest na innym odcinku całkiem, tam rzeka jest większa, całkiem inna. Ale to nic. Jak jest, to widać przy łoży aktywne ryby. No, tu też ładne miejsce. Ale zaczepy widzę pod nogami, masę gałęzi jest. Trzeba będzie uważać. No i tu już pomału zaczynają się coraz fajniejsze miejsca. Niedługo też takie żwirowate place będą. No to nie wiadomo, może jakieś spóźnialskie też są ryby. No, siedź. No i taka normalniejsza ryba. Puknęła i wzięła. A co to? Tęczak. Tęczak taki normalniejszy. No, podbierak by się chyba przydał. Może go tak wezmę. Taki fajniejszy tęczak. Chodź tutaj. No. Spójrzcie. Ten już całkiem przyzwoity, tęczowy. Może być. To nie troć, ale też cieszy. Ładnie zapięty, pewnie. Na dwa groty. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Nie ma troci, mogą być takie tęczaki. No i już pięknie. Ładny tęczak wyjęty. Już się będzie inaczej łowiło. Wiadomo, że to by się chciało, żeby to była troć. No ale... Dobry i tęczak na razie. Są już dwa wyjęte tęczaki, także krzywdy jakiejś szczególnej nie ma. Gorzej jak się chodzi w ogóle bez brania. A tak dwa brania i dwa skuteczne. No właśnie, bo bardzo często o to pytacie, dlatego już wam mówię. Łowię kijem Zemek Spider, to jest kij 2,44, 3 do 15 gramów, no bo tutaj rzeczka taka typowo pstrągowa, raczej idzie się za pstrągiem, a jak trafi się troć, no to trzeba po prostu już sobie radzić na takim kijku. Kołowrotek Shimano Nasci 3000, plecionka Siglon X4, grubość 1.0, taka no nawet dosyć solidna ta plecionka, bo wiadomo, jak będzie przyłów fajnej ryby, no szkoda by było stracić ją przez zbyt cienką plecionkę. No i nieduże woblerki. Tutaj mam takiego niedużego pstrągowego woblerka. No wiadomo, w kolorze różowym, bo to mam do niego przekonanie, zwłaszcza na początku sezonu, jak woda jest zimna, działa na agresję ryb, także na razie nic nie zmieniam. No zresztą, jakieś już ryby były, także kolor się sprawdza, no zobaczymy, czy jakaś trocie po prostu skusi. Tu też widzę masę zaczepów, no ale rzucić trzeba, bo nurcik fajny taki. Coś tu może stoi. Jak nie w gałęziach, to pod burtą. No, jak tu by wzięła ryba, to ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ja to muszę mieć podpórkę, bo ja to nie mam równowagi. Także bez tego się nie obejdzie. A tu jest głęboko. Trzeba uważać. No i te beleczki już takie też są. Byle jakie. No, jakoś przelazłem. Udało się. No, kropić deszczyk zaczyna. Miało już nie padać z rana, tylko miało padać, a później bez deszczu. No ale ciepło jest jeszcze, dzisiaj jest jeszcze ciepło,
z 12 stopni jest na pewno. Kolejne piękne miejsce. Rynienka po środku rzeki. Puknięcie. Siedź. Puknął i poprawił jeszcze. Ale nieduża rybka. Nieduży tęczowy. No chodź, spokój się. Nieduży tęczowy. No i pięknie, bo już długo się nic nie działo. No to chociaż taki grzdylek, ale jest. Puknął i zaraz jeszcze się zdecydował, wziął. Pod trawkami tutaj stał. No ale prawda jest taka, że nie po to tu przyjechałem. Jasna sprawa, że wolałbym trotkę. No ale dobrze, że chociaż tyle. Trzy tęczaczki wyjęte. Chociaż coś się dzieje. A kto wie, może będzie niespodzianka i trotka siądzie. No, znowu przeprawa, bo tutaj bobry na ścieżce zrobiły sobie żeremię, a ja muszę iść dołem rzeką, ale dżungla. Na kolanach. Normalnie na kolanach trzeba iść. A właśnie, bo pytaliście mnie, czy będę 14 i 15 w Łomiankach na targach rękodzieła. No powiem wam tak, planuję pojechać. Jak do końca będzie, no zobaczę, jak poukładam sobie wszystkie sprawy. No ale plan jest taki, żeby jednak pojechać z Mateuszem. A jeśli nawet mnie nie będzie, to serdecznie zapraszam w imieniu Daniela. Targi rękodzieła w Łomiankach 14-15 stycznia 2023. Na pewno będzie warto, bo widziałem już listę wystawców. Także na pewno będzie bardzo ciekawie. Tu na pewno mnóstwo zaczepów, no ale rzucić trzeba. I nie patrzę, że ja czasem krótsze rzuty robię, nie pod drugi brzeg i tak dalej, bo po prostu ja widzę gałęzie w wodzie. Na filmie tego na pewno nie będzie widać. A ja widzę, gdzie są gałęzie, żeby ich po prostu nie przerzucać. No, mała przerwa. Tutaj fajny odcinek jeszcze przede mną, ale trzeba by coś zjeść. A dzisiaj mam pieczoną karkóweczkę. Pieczona karkóweczka, zjem i będzie można wędkować dalej. No, robiłem co mogłem. Na razie tylko trzy tęczaki, troci, zero. No, po śniadanku całkiem inaczej się będzie łowiło. Może teraz szczęście dopiszę. Pod względem troci, no tu jest trudna woda, bo jest jednak mała rzeczka, dosyć płytko, no ale tak, wczoraj byliśmy, 1 stycznia, praktycznie ludzi nie było, jeden tylko miejscowy po drugiej stronie rzeki, tam gdzie Mateusz, także swobodnie sobie chodziliśmy po rzece, no a dzisiaj tutaj też, żywej duszy. Także ten początek sezonu, gdzie ludzie się muszą trochę wylatać na rzekami, cieszę się, że mam takie odcinki, że po prostu w ciszy i spokoju sobie wędkuję. Nikt nie gania, nikt nie biega. Szansa jest mniejsza na troć, no ale coś za coś. Dobrze, że te tęczaczki były. Jeszcze może coś się trafi, a kto wie. Szczęście dopisze, to i troć będzie. Zimorodek przeleciał. Mówią, że to dobry znak dla trociarzy. No a tu kolejną niespodziankę bobry przygotowały. Ciekawe, czy się przejdzie. Powinno się przejść, ale pewny to tego nie jestem, bo te rowy to są mulaste strasie. Tam są gałęzie pokładzione, może po gałęziach. A może i tak się przejdzie? No zaraz zobaczę, jeszcze tu rzucę. I zaraz zobaczę, czy przejdę.
zwierzę na tędy przechodzi. Ale czy ja przejdę? To jest pytanie. No zobaczę, czy się uda. No, jakieś korzenie pod nogami czuję, to może przejdę suchą nogą. O, udało się. Tu są zawady, tu są zawady, wszędzie zawady. Nurcik fajny, ale tutaj bardzo dużo nawaliło drzew niestety. To takie krótkie, pstrągowe łowienie. Ciężko dużą rybę tak podejść. O, gumkę widzę. Będzie znajdka, to może coś się trafi. To już mi się podoba. Tylko teraz, żeby ją wyjąć. No, to już się ucieszyłem. Bo jak są znajdki, to są ryby. Nie wiem, czy ją widać, ale ja ją widzę dobrze. No, ledwo, ledwo. Jest! Udało się. Słuchajcie, jest znajdka i to taki kanibalek fajny. Znajdka jest, to i ryby powinny być. Żyłkę oczywiście też zabieram, żeby się jakieś ptaki albo nic w niej nie zaplątało. No to już się bardzo cieszę. Jest znajdka, powinny być ryby. Kawał żyłki jeszcze tutaj. No i znajdkę oczywiście też. Avengers, kanibal. Słoneczko wychodzi, przebija się przez chmurki pomalutku. Może to coś zmieni. Takie zmiany czasem właśnie dobre są. Ryba na chwilę staje się aktywna. Albo jak jest aktywna, to przestaje być aktywna. No ale to zawsze jakaś zmiana, coś może wnieść. Kolejny rowek do przejścia. I tu też raczej miękko. O, i to jak? Może tu gdzieś wyżej będzie przejście. Po gałęziach, nie gałęziach. Po czymś. Tutaj zwierzyna przechodzi. No tak w miarę to wygląda. Po korzeniach. Kołek. O kurde. Może być ciężko. No, jakiś kołek znowu. I tu już długo, długo, długo nic. O, tu też jakiś kołek. Dobra, wędkę położę, bo teraz już chyba przejdę. O, jakoś przelazłem. Jakoś się udało. Siedź, ale co to, to nie wiem. Fajniejsza rybka w miarę. Tęczowy znowu, spad, ale tęczowy był. Spad. Słabo zapięty, bo widziałem za tylną kotwiczkę, tylko dziubną. Aj, szkoda. No ale się w końcu znowu coś zadziało. Chociaż tyle. Siedź. Ale widziałem całe branie. No nawet nie branie, bo jest podpięty. Jest podpięty. Bo to, słuchajcie. No, chodź. Bo to jest potokowiec. Jeszcze ciemny. Także one jeszcze tarłowe. One jeszcze tarłowe, ledwo potarle chyba.
Wracaj do wody. Odgonić chciał tylko. Gdzieś tu tarlisko być może jest. Chciał tylko odgonić. I tak się zaczepił. Widziałem całe branie. Walnął, ale widocznie zrezygnował i zapiął się wyżej. No słuchajcie, wysiadłem już, tak można powiedzieć, na bardziej łąkowe odcinki. No idę, próbuję, jeszcze ten potoczek wpadł, ten czaczek spadł i niestety nic kompletnie się nie dzieje. Jedynie co Mateusz wyjął troć, 61 cm, jeszcze tarłowego samca, a tak nie słyszałem o żadnej wyjętej rybie tutaj u nas na rejonach, także można podejrzewać, że tych potarłowców za dużo niestety nie ma. Całą jesień była mała woda, no i być może, że tych ryb zbyt dużo po prostu nie było. No ale to może być takie złudne, bo wiadomo, jak człowiek nie złowił troci, no to tam różne myśli chodzą po głowie, że nie ma tej ryby i tak dalej, a po prostu one mogą nie chcieć. Przyjdzie dzień, kiedy będą aktywne, no i wtedy dopiero będzie wiadomo, ile jest ryby w rzece. Ja już w takim przepięknym krajobrazie będę kończył. Niestety troci nie było, no ale jakieś tam pstrągi wpadły, coś kijem poszarpało. Zobaczymy jutro. Jutro też na pewno startuję zupełnie na inną rzekę. Może tam szczęście dopiszę. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.